znowu zaczęłam. Nie, nie. Kosztorys był jeszcze opracowany i zwiększony parę zadania, jak była pani Jola. To była całkiem duża wartość. Ale on ten wniosek przeszedł w tamtej kadencji, czy dopiero teraz przeszedł, tylko że przyszło jedno pismo, otrzymaliśmy następnego dnia, przyszło pismo w ciągu tygodnia, że tych środków nie ma jednak, ale Urząd Marszałkowski wystąpił o zwiększenie środków finansowych i myśmy tam jeździli, żeby nas to dodatkowe jak gdyby wcisnąć, bo my byliśmy cały czas jak gdyby tam na tej liście przedmiotowych, tak? No tak, też wspomnieliśmy, że ponieważ nie mamy ani porządnego boiska, jak byliśmy sobie infrastrukturę sportową wstępną, to tam powinniśmy być z przodu tak naprawdę. Proszę Państwa, kosztorys, który był zrobiony przez gminę w ubiegłym roku, jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, tak Pani... I nikt tego po prostu nie zgłosił do budżetu w takiej wysokości, tak? Rozumiem. A jak ja się pytałam pani skarbnik, bo puszczaliśmy ten przetarg, czy są zabezpieczone w pełnej wysokości pieniążki, bo tak, to mogliśmy to zrobić o wiele szybciej szukać, jeżeli powiedziała mi i pracownicy, i pani skarbnik, tak, w pełnej wysokości są zabezpieczone. Bo ja podałam w kwocie pierwszego kosztorysu 450 tysięcy, a pracownicy nie sprawdzili, jeżeli to znaczy, jak poszło w listopadzie weryfikacja, w ubiegłym roku weryfikacja tego wniosku na większą kwotę, nie przekazano to i nie uregulowano tego w budżecie. Stąd ta jest ta sytuacja, tak. Ale jeszcze wracając do pytania Dorody, to nie składaliście Państwo jeszcze raz? Nie, 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 to jest oparcie cały czas. Nie, ale wie Pani, bo to nie zabrało moje pytanie, bo ja myślę, że tutaj niedocenione są starania Pani Wójt i Pana Sołtysa z poprzedniej kadencji, bo teraz mówią, że Pan Juśko mówi, że dzięki Pani Dąbskiej i Panu Gajewskiemu będziemy mieć boisko. Ja myślę, że to takie krzywdzące, no ale mówią Janek. Ja myślę, że tutaj Sołtys z Panią Wójt, to przecież to oni nad tą dokumentacją pracowali. Ja odpowiem tutaj. Nie chciałbym, żeby to było tak zrozumiane, Pani Doroto, z tego względu, że jak Pani Jola... Ale tak pisze, pisze na portalu społecznościowym. To wypisują ludzie na naszej stronie. Ale Pan też czyta i Pan też to interpretuje. Nie wchodzę w polemikę ze względu na to, że... Ja też nie wchodzę z Panem Juśko, ale tu mówię, co w tej kwestii uważam. Na naszej stronie skupmy się na pewnej merytorycznej zawartości tego tematu. W związku z tym, że wniosek w ubiegłym roku został złożony, przeszedł się na tą kwalifikację, z uwagi na brak środków, bo to była kampania wyborcza w ubiegłym roku, wszystko obiecywano, nie został zakwalifikowany. Urząd Marszałkowski w jednym tygodniu przysłał pismo, że mamy mieć pieniądze, a za tydzień przysłał, że jesteśmy odrzuceni. Złożył wniosek do Ministerstwa Sportu o przesunięcie środków. W związku z tym podjęliśmy te działania, przesunęliśmy spotkania w Urzędzie Marszałkowskim, żeby przyspieszyć, tak, tą realizację. Ze względu na to, że projekt musi być zrealizowany do 30 czerwca, nie ma czasu. Pani Wójt podjęła swoje działania, żeby przyspieszyć, żeby zrobić ten przetarg, a to się okazało, tak jak wyszło jak zwykle. Nie ma dobrych chęci, ktoś prawie... Nie, to jest ironia jak zwykle. Co to znaczy jak zwykle? Ale Pani Dorota, w czym jest problem? Jest problem. Niczym, absolutnie, tylko ja rozmawiam. Dobrze, to ja myślę, że to już jest czas, bo... To jest na sprzątanie terenów gminnych i gminnych, czyli zabezpieczone mamy w budżecie i jeszcze brakuje 140 tysięcy. Ale to budżet. No, ale zaraz, no, przetarg w poprzednich latach był taki, że jak została zabezpieczona kwota, a jeszcze brakuje 140, może te warunki przetargu Pani Wójt są jakieś zmienione w związku z tym. To dlaczego aż taka duże zmiany? Jesteśmy już po dwóch postępowaniach przetargowych. Mamy teraz trzecie. Praktycznie warunki zostały zjechane do minimum. Wykonawcy robili poprzednio dwa lata temu położoną przetarg i ono obejmowało dwa lata. Ceny wiadomo jakie poszły, niedoszacowane były. Teraz próbują sobie wyciągnąć tą swoją różnicę. Mamy monopol na naszym rynku, mamy tylko firmę zakupu gospodarki komunalnej, która jedyna jak odłożyła ofertę, a nasze spółdzielnia socjalna serwis partner. Rozumiem. I tylko te dwie. Bo przecież informacja poszła w świat o przetargu, no właśnie. Dwukrotnie. No tak. Jutro będziemy otwierać. Jutro. Jak się dzieje?
ja dwa lata temu mówię, kiedy się cieszyliśmy, że wygraliśmy i że będzie taka fajna zmiana, że będzie jedno konsorcjum i będzie jedna firma, to właśnie ja mówiłem 2,5 roku temu, że dojdzie do tego, do takiej sytuacji, że najpierw weźmie wielki molo, weźmie poniższej cenie, żeby wykończyć takich małych stylów, na przykład Seremaki, a później będzie się działo takie sytuacje, jak się dzieją teraz, czyli jak już są sami, to sobie tak wszystko ten, tak? To już było wiadomo, że to będzie kiedyś, tak? Wszyscy zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że będą teraz już dyktowali ceny oni, tak? Bo są, bo nie ma konkurencji. Monotyp. Rozważamy to różne, tak? No, wtedy łącznie z poszerzeniem zakresu naszej spółki, ale decyzja już należała do państwa. Jeżeli będzie taka sytuacja, to mamy rzucać, to może kupować swoje. Ale to jest kwestia przykładowa. Czy jeszcze jakieś do tego tematu są moje pytania odnośnie? Witam siódmą sesję Rady Gminy Stegna. Witam Państwa serdecznie. Witam przybyłych radnych, panią wójt Ewę Domską, pana Tomasza Gajewskiego zastępcę. Witam serdecznie dzisiaj przybyłych sołtysów. I dzisiaj wśród nas są też sołtysi nowo wybrani po wyborach, a mianowicie pani Magdalena Masło z sołectwa Bronowo. Witam serdecznie. Nie Magdalena, tylko Marta, przepraszam. Ze Stegienki pani Małgorzata Mechińska. Witam serdecznie. Z Mikoszewa pani Beata Szemplewska i z Chemka pani Marta Hojna. Witam także tych sołtysów, którzy są z nami, pani Mika, co bawić pana Antona Kolasa. Państwu nowych starych, tak? Państwu nowym sołtysom życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Gratuluję wyborów i zachęcam do aktywnej współpracy z radnymi. Proszę Państwa, odczytam teraz porządek obrad. Aha, porządek obrad. Imiona. A to jest sekretarz. Bogusia, ty jesteś dzisiaj. Ja? Tak. Dzień dobry. Bogusia, wyrażam zgodę? Słucham? Wyrażam zgodę? No tak, ale papier muszę mieć. Zaraz sobie zorganizuję. Proszę Państwa, na stan 15 radnych, 14 jest obecnych, tak więc sesja jest prawomocna. Odczytam proponowany porządek obrad. To jest otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, wybór sekretarza obrad, zatwierdzenie porządku obrad, podjęcie uchwał w sprawie. 4. Wystąpienie gminy Stegna ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja. Przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski. Przystąpienie gminy Stegna do Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Spichlerz Żuławski w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020, zmiany budżetu gminy Stegna na rok 2015, zmiany uchwały nr 4 łamane przez 14 łamane przez 2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Stegna na lata 2015-2025. Czy Państwo macie jakieś uwagi do tego porządku obrad? Ja chciałabym się zorientować, punkt 4, 2, 4, 3 musi być na dzisiejszej sesji podejmowany, czy możemy go przenieść na następną, najbliższą, z tego względu, że ja po prostu nie mam wiadomości, co to jest za stowarzyszenie, chciałabym się zapoznać ze statutem, jak to wygląda, jakie składki, bo tak naprawdę nie wiem nic i ciężko mi będzie podjąć decyzję, czy mamy to. Nie ma żadnego problemu, dla mnie problem. Ja pokażę wniosek. Przewodniczącą na 21 stycznia ustaliliśmy termin sesji, także jeżeli Państwo są. Czyli kto się skorzysta? Tak, ja obładzam, chciałbym 4.23, tak? Uważam, że skoro się tak spotkaliśmy w trybie nadzwyczajnym, to przegłosujmy te uchwały, które wiążą się na dla nas najbardziej konieczne, czyli 4.4 i 4.5. Zachodzi koncepcję, a to to znaczy ja składam jeszcze jeden wniosek, żeby był punkt 5 w sprawie równej i 6 zakończenie sesji. Nie wiem, czy przepraszam, tylko przypominam, że jest to sesja zwyczajna zwołana na wniosek pani wójt, musi być zgoda, że nie ma zgody. Czy na to zmieni, jak wystąpimy do 2 tygodni? Nie, to wszystkie razy, to wszystko się składa, ja wiem, że tam się dzieje źle, ale chciałbym porozmawiać i
nie było tego. Czyli pani wójt musi się zgodzić. Tak, to proszę. Nie, ja się oczywiście powiedziałam wcześniej. Tak, że jeżeli państwo za dobra nas wszystkich, żebyśmy się zapoznali, nie ma żadnego problemu. Tak, jesteśmy taką taką gminą, która została w tym momencie mówiąca. Teraz to powiedzieć. Tak, dzisiaj podejmuję uchwałę o wystąpieniu, z lokalnej grupy działań. Ja też jakby nie chcę włożyć państwa myśli w tej stronę, w tą stronę, żeby wycofywać, ale też jeżeli chodzi o statut, bo byliśmy też obie z panią wójt na spotkaniu, kiedy też rozmawiano na ten temat. Jeżeli chodzi o statut spichlerza, to on jest, powinien być załączony. Jeżeli nie, nie ma, no to jest też, to jakby odchodzę do później, na pewno jest na stronach spichlerza. Podobnie spichlerz, jak i lokalna grupa działania Żłaby i Mierzeja otworzyły możliwość w swoim statucie do zaproszenia grup z innych powiatów, czyli nowodworskich i spoza nowodworskich, grymabowskich, spoza małopolskiego. A to, co będzie później w statucie, to w sytuacji, kiedy gminy przystąpią, jeżeli przystąpią, to tak naprawdę jest kwestia umowna do tego, żeby zmieniać statut już w poszerzonym składzie, żeby wspólnie nad nim pracować. Więc chciałabym, proszę państwa, żeby czytając statut spichlerza dzisiaj, nie uważać, że to jest statut ostateczny, dlatego że on dopiero będzie zmieniany wówczas, kiedy gminy powiatu nowogórskiego przystąpią do niego, tak? I będzie dopasowywany do innej formuły. Zresztą sama uchwała jest jakby kierowana po to, żeby pozyskiwać środki i móc realizować te zadania sprawy lidera w następnym okresie programowania. Tak więc cała nowa strategia, lokalna strategia rozwoju, bo to jest też proponowana uchwała do lokalnej strategii rozwoju, do przystąpienia i wystąpienia. Więc ona musi być na nowo tworzona dla całej grupy. Stąd do nowego programowania te strategie muszą być nowe. Zresztą nowe też mamy krok nowy, że powyżej 30 tysięcy muszą liczyć lokalne grupy działania, a jeszcze Nowodworska to pewnie by spełniało. Spichlerz na pewno nie, jednak taka jest decyzja. Dobra. To by tam... wniosek dalszy, tak? Czyli ja pojechał się do tego pytania 4-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 
Dobra, czy pojedynczo musimy? Nie. Kto jest przeciw? Nie mam wiedzy. Znaczy właśnie chodzi o to, że pani przewodnicząca ma wiedzę, ale jak ja później zacznę zadawać pytanie sobie odnośnie 11 za 1 przeciw. Ławy, to już mogę każdy wyraźnie powiedzieć, że nie ma sensu nie zadawać pytań, tak? Nie, to znaczy ja już nie będę dokładnie. 11 było za, 1 przeciw, ale czy mam to liga? Ja mam przeciw. Czyli dalej jednej osoby brakuje. Bo jest nas 14. No ale 13. Nie, jest nas 14, ale 13 osób było. 14 jest nas. To jeszcze raz, kto jest za? 13 osób jest. Tak? Kto kogo ma? Nie wiem. A, no to... A, no nie ma. No dobrze, czyli w takim razie co? Odczytuję powody podatku w takim razie, jak jest lecę. Jeden formalny. Aha, żeby dopisać zakończenie sprawy różne, tak? To znaczy ja nie, myślę, że to nie, nie na to, nie na to, to nie na to, co? Dobrze, tak więc jeszcze raz odczytuję proponowany porządek obrad, czyli otwarcie sesji stwierdzenia prawomocności, wybór sekretarza obrad, zatwierdzenie porządku obrad, podjęcie uchwał w sprawie zmian budżetu gminnego na rok 2015 i zmiany uchwały nr 4/14/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stegna na lata 2015-2025. Kto jest za przyjęciem takiego porządku? Nie? A, sorry, dobra. No dobrze, że pan Robert odblokuje. To przechodzimy do uchwały budżetowej. W sprawie zmian budżetu. Proszę Państwa, przed sesją wiele pytań zadawaliśmy Pani Skarbnik. Czy Państwo macie jakieś pytania do uchwały budżetowej? Tak więc, jeśli nie ma pytań, to odczytuję jej treść.
uchwałę Rady Gminy Stegna z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Stegna na rok 2015. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 4, łamane przez 19, łamane przez 2015, Rady Gminy Stegna z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 282 623 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 282 623 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt czwarty. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stegna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały WPF-u. Czy Państwo macie jakieś pytania do tej uchwały? Jeśli nie ma, to ja odpowiem też. Uchwała Rady Gminy Stegna z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4 łamane przez 14 łamane przez 2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Stegna na lata 2015-2025. Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 4, łamane przez 14, łamane przez 2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Stegna na lata 2015-2025 dokonuje się następujących zmian. Punkt pierwszy. Załącznik określający wieloletnią prognozę finansową gminy Stegna na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Załącznik określający wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Tutaj 3 powinny być. I 3. 3 i 2015 jedynki trzeba wyjąć. Tak, jedynki brakuje. I trzeci punkt. I w objaśnieniach też jest też błąd, jeśli chodzi o datę. Punkt trzeci. Załącznik określający objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stegna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Właśnie. Dziękuję. Ja jeszcze mam pytanie, bo to już jest koniec naszych uchwał. Takie na szybko do pani wójt, bo pani skarbnik tłumaczyła nam w uchwale budżetowej, że nie została zrealizowana to zadanie dotyczące witaczy, ponieważ wykonawca ostatni bardzo późno się wycofał. I pani skarbnik nie miała takiej wiedzy, czy państwo prowadziliście jakieś rozmowy z wykonawcą tych witaczy, czy braliście pod uwagę w ogóle dołożenie jakichś środków finansowych, bo pani skarbnik też nie wiedziała, jak, ponieważ różnica wychodziła, znaczy człowiek nie doszacował zadania. Czy braliście pod uwagę w ogóle, żeby negocjować albo coś dołożyć z budżetu gminy, czy raczej w taką stronę, że nie zrealizowania do rozwiązania umowy, bo też czas. Chciałbym znaleźć Państwa możliwości tego przesunięcia, tak naprawdę tego terminu.
W związku z tym, że wykonawcy składają bardzo często, ja rozumiem, że w trakcie prac remontowych czy budowlanych wychodzą badania, które nie były przewidziane na etapie realizacji inwestycji, ale nie może być sytuacji takiej, że na etapie składania oferty, gdzie są określone jest przedmiot zamówienia, wykonawca po następnego dnia składa wniosek o zwiększenie wartości przedmiotu zamówienia. Była taka propozycja. Dosyć znaczna, zakres inwestycji był jasno określony, w związku z tym negocjowaliśmy z nim, że ma zrealizować to, co było przedmiotem zamówienia. Powiedział, że tego nie zrealizuje, termin był już krótki, wysłaliśmy notę obciążeniową, której pani... Tak, więc pani powiedziała, czy jakiś nie chce zapłacić, a ta różnica znaczna, to jak... Ze względu na to, jakie jest na etapie składania oferty. Że ja może tutaj zupełnie tą wypowiedź pani wójt. Ustawa prawo zamówień publicznych jednorazowo stwierdza następujące kwestie. Przedmiot zamówienia określony jest równoważny dla wszystkich oferentów, które stają przy targu. Jest on wiążący i nie może być zmiany. Jeżeli nastąpiłoby jakiekolwiek dofinansowanie przez zamawiającego wykonawcy poza przedmiotem zamówienia, stanowiłoby to naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak również ustawy zamówienia publiczne, co wiąże się z konsekwencją również karną. W związku z powyższym nie możemy pozwolić na takie działania, żeby dla jakiegoś tam większego tematu ktoś przekładał się w górze. Regulują to odrębne przepisy, w związku z powyższym prosiłbym, żeby tutaj wszyscy trzymali się od tego prawa. Znaczy, ja mam tylko inne pytanie, panie burmistrzu, czyli do pana mecenasa, który jest z nami. Czy jakichś tak zwanych umownych kar, które są w postaci 1200 zł, możemy dochodzić jak gmina praw od tego pana, tak, który czytaj, od tej firmy, wyższego odszkodowania, utraty 45 tysięcy, tak? Bo tak naprawdę wyszło, że przez niego pieniądze straciliśmy do finansowania. Czy możemy czegokolwiek dochodzić, tak jak jest to na drodze cywilnej pomiędzy, powiedzmy, osobami, tak? Czy gmina może dochodzić ewentualnie i czy będziemy coś takiego, jak można dochodzić większego odszkodowania, jeśli się tylko za to ziemię Proszę pamiętam, panie wójcie, żebyśmy podpisali tę pierwotną umowę, czy on w ogóle odstąpił od podpisania? Nie, on odstąpił od umowy. Czy on w ogóle, umowa była podpisana? Tak. A była podpisana. W związku z powyższym obciążyliśmy go karą umowną, która była określona w umowie. A przepisy kodeksu cywilnego regulują tę kwestię. Tutaj, co pan radny Marek powiedział, możemy dochodzić również roszczeń, ale na drodze postępowania z dostępem. A czy takie kary umowne są określane też odgórnie, czy jest to kwestia indywidualna? One są regulowane umową pomiędzy dwoma stronami, z tym, że nie mogą być zbyt wywoływane, tylko przedmiot zamówienia i wartości. Znaczy? To musi być proporcjonalne. Czyli nie możemy wziąć kary 100 tysięcy złotych za przedmiot zamówienia, żeby... Ale chodzi mi o otrzymanie też jakiejś decyzji, bo kara 1000 złotych jest tak naprawdę karą trochę śmieszną. Ja się pytam, czy jest taka możliwość, w ogóle, żeby... 1230 czy 1250 było jakaś. Czy jest możliwość na przykład na przyszłość? Znaczy będziemy się bardziej przyglądać tej kwestii uregulowania tych odszkodowań w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych i uregulowaniem tej kwestii przez umowę. Na chwilę obecną nie wiem, tak jak mamy te przedmioty zamówienia, projekty poszły, nie można już zmienić. Więc właśnie, ale to jeszcze raz nie można było obłożyć, bo to inny może się zmienić. No właśnie, zaraz od czasu. Bo tutaj musimy środki, żeby nie stracić tam na budowę stoiska, gdyby była możliwość przyjąć w czasie wyłonionego wykonawcy, to byśmy tylko jeden. Proszę Państwa, umowa była podpisana w listopadzie. Gmina nie miała dokumentacji, zrobiła tą dokumentację. Nie wiem, chyba koniec stycznia było zgłoszenie do 26 stycznia dopiero było zgłoszenie do powiatu ustawienia. Był zrobiony przetarg, wyłoniony wykonawca. Nie było możliwości, termin tak jak teraz, dlatego Państwa prosiłem o zabezpieczenie tych środków, bo my musimy tę inwestycję wykonać do czerwca, tak?
Wówczas pracownicy przekazali, że tylko do marca. Dzwoniłam do Urzędu Marszałkowskiego, czy byśmy mogli przesunąć, czyli nie było takiej opcji, żeby przesunąć. To są pozostałe pieniądze, które zostały jeszcze z tych starych kontraktów. To Państwo ogłaszaliście na to zadanie przetarg, bo to kwota jest 54 tysięcy, to nie jest przetargowa. Pani Jolusz, ja sobie nie pozwolę, mówię Państwa, żeby po prostu wysłać i zapytać jednej osoby, bez względu jaka to jest forma, czy to jest przetarg, publikowane oferty zbieramy, bo ja nie będę tu robiła po prostu zapytania do jednej osoby, tak? Ja muszę, to środki publiczne, na chwilę Państwo powiedzą, dlaczego Pani dała temu do wykonania, tak? To ja się pytam, trzech, czterech wykonawców, za ile to zrobię, tak? Zrobię mi za tyle, to wybieram tego, który spełnia te warunki, które powinien spełnić. Czyli ten jeden witacz, ten zwykły witacz, który jest po oczyszczalni, tak? Postawiony, to jest ceremonialny, tak? Te witacze, które do tej pory stoją, to są ze wspólnego projektu partnerskiego kampanii promocyjnej WOP. Natomiast brakowało, wówczas kiedy była robiona dokumentacja, brakowało witacza od strony Stegny, tam gdzie jest jeszcze ten metalowy wiatrak, i od strony Wisły w Migoszewie, i tam był złożony wniosek do lokalnej grupy działania na dofinansowanie tych witaczy. No dobrze, to chyba już wszystko wiemy. Czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania może? Więc zamykam siódmą sesję Rady Gminy Stegna. Bardzo Państwu dziękuję.